Betfan. Legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam ci je wklepać? Półtora roku temu w około piłkarskim świecie doszło do sytuacji, która wydała mi się być fascynująca. Jeden z najwybitniejszych umysłów naszych czasów. Mistrz świata w szachach, Magnus Carlsen, znalazł się na pozycji lidera Fantasy Premier League. Jest to ogromny wyczyn, bowiem w tamtym czasie w zabawie brało udział ponad 7 milionów użytkowników, a jak wiadomo, lider może być tylko jeden. Magnus w wywiadzie dla The Guardian stwierdził, że to zwykły przypadek, że znalazł się na szczycie. Jednak szczerze mówiąc, trudno mi w to uwierzyć, że wybitny szachowy umysł nie korzysta ze swoich intelektualnych możliwości, ze swojej umiejętności strategicznego myślenia i tak po prostu przypadkowo wyprzedził sobie 7 milionów osób. Jaka jest więc tajemnica jego sukcesu w Fantasy Premier League? Specjalna promocja dla naszych widzów. Z kodem SPORT600 darmowy freebet o wartości 10 zł na stronie Betfan. Szczegóły w opisie i podpiętym komentarzu. Jeśli chodzi o to, co daje mi najwięcej szczęścia, to powiedziałbym, że wygrana w FPL przebiłaby wszystko, z wyjątkiem zostania mistrzem świata w klasycznych szachach. Norweg piłką interesuje się od zawsze, to wielki fan Realu Madryt. Jednak co ciekawe, angielska ekstraklasa nigdy nie wydawała mu się aż tak ciekawa. Kiedyś oglądałem głównie La Ligę i Ligę Mistrzów. Premier League nie obserwowałem zbyt mocno. A teraz weźmy zwykły mecz Premier League, w którym gra mój kapitan. Nie mogę się doczekać tego bardziej niż finału Ligi Mistrzów. Carlsen ani trochę nie przesadza w opisywaniu skali swojej zajawki. W momencie, gdy trafił na szczyt rankingu FPL, zaktualizował swój opis na Twitterze o tę informację, która po dziś dzień widnieje na jego profilu. A czym jest Fantasy Premier League? Mówiąc w dużym skrócie, to gra, w ramach której użytkownicy układają z zawodników angielskiej ekstraklasy swoje składy. Gracze mają jednakowy budżet, a piłkarze różną wartość. Każdy zawodnik po każdym meczu zdobywa punkty za swoje osiągnięcia w rzeczywistych spotkaniach. Oczywiście sama pasja i zacięcie nie wystarczą do tego, aby znaleźć się na szczycie rankingu FPL. Tak więc czym wyróżnia się Magnus? Zacznijmy od pamięci. Norweg posiada umysł, który trafia się może raz na całe pokolenie. Mając 5 lat potrafił wymienić flagi, stolice oraz populacje wszystkich państw świata. Rok później miał na koncie niemały stosik przeczytanych książek szachowych. W wieku 13 lat został drugim najmłodszym arcymistrzem. Nie miał jeszcze skończonych 14 lat, a już toczył zacięty bój z ówczesnym szachowym mistrzem świata Garim Kasparowem. Drugą partię przegrał, jednak w pierwszej zremisował, co było gigantycznym osiągnięciem, biorąc pod uwagę jego wiek. Przed kilkoma laty pokonał 10 przeciwników, nie patrząc na szachownicę. To go zmuszało do ciągłej wizualizacji i pamiętania, jak położone jest 320 figur. Magnus w swoim mózgu potrafi przechowywać nadzwyczajne zasoby informacji, co bardzo przydaje mu się także w Fantasy Premier League. Jest wielkim fanem statystyk Opta. Szczegółowo śledzi dane związane z zawodnikami angielskiej ekstraklasy. Na podstawie tysięcy wskaźników dokonuje analizy. Przekłada umiejętności piłkarzy na ich wartość w grze i kalkuluje, których graczy najbardziej opłaca się wystawić w zespole. Magnus Carlsen myśli niekonwencjonalnie, podejmuje decyzje, których nikt inny by nie podjął, a to właśnie klucz do wygrywania w Fantasy Premier League. Użytkownicy Reddita pod koniec września roku 2019 dotarli do informacji, że Magnus po tym, gdy Mohamed Salah w 3 meczach strzelił 3 gole i zanotował asystę, wyrzucił go ze składu, a w zamian za to sprowadził Sona, który był świeżo po porażce w meczu z Leicester. Oczywiście Magnus nie zdradza szczegółowo swojej strategii. Napotkani na ulicy fani często pytają go o porady, jednak ten nie zamierza ich zdradzać, gdyż przecież każdy z nich jest jego potencjalnym przeciwnikiem. Więcej na temat strategii, którą można stosować w Fantasy Premier League, czy o kulisach wybierania składu, opowiedział w rozmowie z Tifo Football Mark McGettigan, czyli osoba, która 3-krotnie kończyła sezon w pierwszej 500 ogólnoświatowego rankingu.
Po każdym weekendzie ogląda on powtórki wszystkich meczów danej kolejki, wyłącza dźwięk w telewizorze i obserwuje szczegóły, na które nikt inny nie zwraca uwagi i które nie są uwzględniane w statystykach. Przykładem może być taka akcja. Doherty dośrodkowuje, a Jimenez uderza głową i zdobywa bramkę. Jednak gdyby Jimenez pudłował, futbolówka spadłaby pod nogi Adamy Traore, który najpewniej zamieniłby ten strzał w gola. I to są właśnie szczegóły, na które zwraca uwagę Mark McGettigan. A w ramach ciekawostki chciałbym dodać, że przed kilkoma laty doszło do szachowego pojedynku pomiędzy Magnusem Carlsenem a Trentem Alexanderem Arnoldem. Zawodnik Liverpoolu jest pasjonatem szachów. Twierdzi, że te rozwinęły go intelektualnie oraz nauczyły ciężkiej i sumiennej pracy, co również przełożyło się na jego sukces sportowy. Miłością do szachów zaraził go ojciec. Razem z braćmi od najmłodszych lat toczył zacięte pojedynki. Kiedy w domu jest trzech chłopców, to zawsze panuje atmosfera rywalizacji, więc kiedy padało i musieliśmy wracać z podwórka, a w Liverpoolu pada ciągle, zaczynaliśmy roznosić cały dom. Mama miała już tego dość i poprosiła tatę, żeby coś wymyślił. Wtedy pojawiły się szachy. Uczucie, gdy widzisz, że brat wystawił się i zaraz go pokonasz jednym ruchem, a on nic nie może z tym już zrobić, jest niesamowite. Rzecz jasna, Alexander Arnold przegrał z żywą legendą szachów. Norwegowi wystarczyło 17 ruchów. Jednak czy rzeczywiście był to aż taki słaby wynik? Zestawmy rezultat tego pojedynku z pojedynkiem Billa Gatesa z Magnusem Carlsenem. Szef Microsoftu przegrał po zaledwie 9 ruchach. Na dziś to już wszystko, zachęcam Was do subskrybowania kanału, dołączania do grupy Nie Grasz, Nie Wygrasz, link znajdziecie w opisie, a także przypominam, że na stronie Betfanu wraz z kodem SPORT600 otrzymacie free bet o wartości 10 zł oraz cashback do 600 zł. Do zobaczenia w kolejnych filmach.